W 2012 roku prezydent Lubina zainicjował wspólne zakupy prądu przez kilka gmin. Dziś lubińska grupa zakupowa zrzesza 127 uczestników z trzech województw. Często są to tak małe jednostki, że pracuje tam dosłownie kilka lub kilkanaście osób. Oni sami nie są w stanie zorganizować takiego przetargu lub też uzyskać tak dobrą cenę. Robiąc to wspólnie z nami, co od kilku lat umożliwiają przepisy, zagwarantowują sobie najlepszą cenę. My na tym korzystamy również, bo ta cena dla nas jest taka sama, czyli niska. Teraz przyłączyła się także gmina Lubin. Po co? Bo im się to zwyczajnie opłaca. W budżecie gminy na 2016 rok będzie dzięki temu dodatkowe 70 tysięcy złotych. To ziarnko do ziarnka zbierze się miarka i z tego będą korzystać mieszkańcy, bo być może pozwoli to uniknąć kosztów, które musieliby w innym przypadku ponosić podatnicy, jeśli urząd by nie oszczędzał. Najbliższy sąsiad miasta, gmina Lubin, wcześniej nie uczestniczył we wspólnych zakupach. Dlaczego tak późno? To nie pytanie do nas, to pytanie do poprzedników. Lubińska grupa jest tak liczna i skuteczna, że każdego roku negocjuje coraz niższe ceny prądu. Dostawca energii dla wszystkich uczestników zostanie wyłoniony do końca tego roku. Mała jesień teatralna to propozycja dla rodziców, którzy chcą razem z dziećmi wybrać się na spektakl teatralny oraz dla zorganizowanych grup szkolnych. Podczas tegorocznej edycji na scenie Muzy dla najmłodszych wystąpią aktorzy m.in. Teatru Groteska z Krakowa, Śląskiego Teatru Lalki i aktora Ateneum w Katowicach oraz Kliniki Lalek w Wolimierzu. Szczegóły na plakatach oraz na naszej stronie internetowej.